Szanowni Państwo, drodzy Wałbrzyszanie, jesteśmy na terenie Zamku Książ. Piękny, parkowy, zamkowy teren. Wokół nas piękna, właściwie już wiosenna pogoda w pełni, choć zapowiadane jest trochę chłodu w przyszłym tygodniu. Cieszymy się z tysięcy, mogę tak powiedzieć, tysięcy odwiedzających Wałbrzyszan, Dolnoślązaków i spoza Dolnego Śląska odwiedzających, ale pamiętajmy, że większość z nas powinna nosić maseczkę. Nawet ci, którzy są zaszczepieni tak jak ja, tylko na okoliczność tego dzisiejszego naszego spotkania zdejmują maseczki, a tak trzeba je nosić. Ze zdumieniem stwierdzam, że większość odwiedzających nie nosi maseczek. Dystans utrzymują, bo jest to wszystko na dworze, więc możemy zaakceptować. To pamiętajmy, że regionami zamykanie Polski może niestety się kontynuować. Na razie jest to tylko warmińsko-mazurskie. Być może za chwilę, oby nie, lubuskie i dolnośląskie, więc uważajmy na siebie, nosimy maseczki, zgłaszamy się do szczepienia wszędzie tam, gdzie nas wzywają. Nasz maksymalnie rozbudowany już w tej chwili punkt szczepień na Starej Kopalni, jeden z większych w Polsce, jeden z bardziej intensywnie szczepionych w Polsce, a może nawet największy, osiąga ponad tysiąc osób zaszczepionych dziennie. Pracujemy nad tym ze szpitalem imienia Sokolskiego, z panem wojewodą, abyśmy mogli szczepić 2000 osób dziennie. To zmieni rzeczywistość epidemiologiczną naszego miasta. Pierwsze podobne zjawisko do obserwacji jest w Wielkiej Brytanii. Mimo rozprzestrzenienia wirusa w wersji brytyjskiej, na skutek tego, że zaszczepili właściwie 30% populacji, wyraźnie widać, że mogą te wszystkie restrykcje stopniowo zwalniać. Podobnie dzieje się w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych, a więc warto się szczepić. Apeluję o to, aby korzystać z każdej okazji, z możliwości przyspieszenia, zgłaszać się lekarze, personel, ocenić, czy jesteśmy gotowi do zaszczepienia. Dobra pogoda, trochę zmieniając temat, dobra pogoda oczywiście umożliwia rozpoczęcie czy kontynuowanie inwestycji. Najważniejsza to oczywiście obwodnica, ale ważna nowa inwestycja w Śródmieściu, która też zmieni zarówno wygląd, jak i też komfort życia w Śródmieściu. To jest drugi etap modernizacji przestrzeni na placu czy na ulicy Rycerskiej. Będzie tam miejsce zabaw dla dzieci, będzie miejsce takie wytchnieniowe, trochę jeszcze miejsc parkingowych, ale pięknie będzie to wyglądało. Już dosłownie za 2-3 miesiące firma weszła na ten obiekt. Wiem, że ogromne zainteresowanie wzbudziły nasze informacje o możliwości i o perspektywie zbudowania basenu na Białym Kamieniu. Chcę powiedzieć, że prace na Nowym Mieście już się rozpoczęły przy rewitalizacji stadionu. To najpierw tam zrobimy to, co trzeba, żeby piłkarze, lekkoatleci, sportowcy i my wszyscy, żebyśmy mieli możliwość rekreacji w tym miejscu na Nowym Mieście, na stadionie, i dopiero wtedy realnie rozpoczniemy pracę przy budowie centrum. Właściwie trudno to nazwać tylko basenem. Centrum wypoczynku letniego na Białym Kamieniu w najbliższym sąsiedztwie Akwazdroju. A dzisiaj zapraszamy jeszcze do palmiarni, zapraszamy do Muzeum Porcelany, zapraszamy do Akwazdroju. Basen jest otwarty, możemy również korzystać z posiłków na wynos. Proszę zamawiać u wałbrzyskich przedsiębiorców. Wałbrzyszanie kupują u wałbrzyskich przedsiębiorców, w wałbrzyskich restauracjach, u wałbrzyskich firmach, po to, żeby wspierać tych wszystkich, którzy, tak jak i my wszyscy, ucierpieli i cierpią nadal przez pandemię, którą chcemy mieć jak najszybciej za sobą. Pogoda na pewno sprzyja, żebyśmy o niej zapomnieli, ale pamiętajmy o tych wszystkich przestrzeganiu tych wszystkich zaleceń. Najważniejsze to maseczki i to takie, które spełniają wymogi FFP2 przynajmniej, czyli 95% ograniczenia możliwości penetracji wirusa do naszego układu oddechowego. Dziękuję, cieszmy się piękną niedzielą, piękną pogodą. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.